przesyłkę na Syberię, byli dowożeni takimi kibitkami, tak zwanymi, czyli po prostu skuci łańcuchami, ale w tak zwanych więziennych kibitkach. Kibitka, tak. W różnych miejscach, w Innsbrucku, w Pskowie, w Tomsku, a tam, przepraszam, w Tobolsku, a tam byli już kierowani docelowo do, na tak zwane osadzenie, czyli jak miał wyrok na 10 lat, to dostawał małą działeczkę taką z lasem, którą sobie musiał wykarczować i z tego trzeba zbudować sobie małą chatkę. Bo 10 lat, no to musiał gdzieś mieszkać. A chwilowo, zanim to zrobił, to dawali na kwatery do tamtejszych chłopów. Chłopi niechętni byli, bo wiedzieli, że to są jacyś buntownicy przywiezieni z Polski. Więc czasem jeden nawet został zamordowany przez takiego chłopa tamtejszego z Wiśnicza, Mokrzyński Roman. Także los ich był bardzo ciężki i na to już właśnie z tych punktów, do których ich dowożono kibitkami, gnano ich w takim śnieżnym pejzażu tej Syberii. Skutych łańcuchami, oni po prostu, żeby nie uciekli, że oni nie mogli uciec. Tam była taka odległości tak okropne, że on zamarł. Gdyby nawet się porwał do ucieczki, to za kilometr, dwa, może trzy. No, były problemy, bo zawsze jakaś taka nadzieja wysiedliła, ale to były takie próby raczej kończące się niepowodzeniem. My nawet sobie nie wyobrażamy, jak strasznie ci ludzie cierpieli. Przecież tam byli też i uczniowie gimnazjalni, młodzi ludzie, nastolatki. To wspomniane tutaj, nie wiem, czy to w którymś z cytatów Władysław Herzog. Matka z Bochni pisała, że to jest takie dziecko, że on jest słabego zdrowia. Prosiła o łaskawienie, o skrócenie mu kary. No, niektórzy nie doczekali uwolnienia. Poza tym, nawet jeżeli już po kilku latach, po kilkunastu latach doczekali się uwolnienia, to powrót do domu trwał do dwóch lat. Bo oni raz, że byli znowu wrażeni tymi etapami do takiego miasta, tam stamtąd do Warszawy. W Warszawie osadzano ich w Cytadeli, bo najpierw musieli sprawdzić, czy on dobre podaje miejsce zamieszkania, czy on coś tam nie kombinuje. Potem ci ludzie byli po prostu w łachmanach, oni nie mieli ani nawet pieniędzy na podróż do domu, więc pisali listy. Przyślijcie mi parę groszy, bo ja nie mam jak do domu dojechać. I właśnie taki człowiek, Grzegorzyny Franciszek Nartowski, pisze, że prawie dwa lata trwało od momentu, kiedy ogłoszono, że jest już wolny, zanim wrócił do domu. Więc były to nieprawdopodobne cierpienia. I ja tak starałam się. Ta książka w sumie to powstawała przez 30 lat, bo pracowałam w muzeum, kiedy to było w 1993 roku na. W 1983. To powiedziałam pierwszy taki wykład na temat udziału ludzi z Bochni w powstaniu styczniowym. Wtedy miałam 5 kartek maszynopisu, bo jeszcze się na maszynie pisało. Potem odłożyłam to jako jakby sprawę zamkniętą, ale szukając jakichkolwiek innych rzeczy, trafiałam na ślady powstańców, więc do tej teczki dokładałam. I tak się ta teczka robiła coraz grubsza i pomyślałam, że muszę wziąć książkę. I ostatnie dwa lata przed ukazaniem tej publikacji już systematycznie pogłębiałam te badania w archiwach i w bibliotece. Chciałam napisać to dla pamięci tych ludzi, żeby o nich, żebyśmy nie zapomnieli, bo to, co się napisze, to zostaje. My dziś mówimy, ale za pół roku, za rok możemy zapomnieć, może nas nie być i tak dalej, ale jak jest napisane, to ktoś do tego sięgnie. A uważam, że tym ludziom się należy pamięć, tym właśnie zwykłym, szeregowym, tym młodym i tym starszym, którzy gdzieś tam nad Bajkałem umierali z tęsknotą za Bochnią, za Żegociną, za Wiśniczem.
za swoim domem rodzinnym. Poza tym, jak się mówi, w ogóle jak się mówi o wydarzeniach historycznych, przeważnie się mówi to, co było w pierwszym rzędzie, w pierwszym szeregu, że tak powiem, bohaterów się wymienia. A tych wszystkich ludzi, o których się nie znajdzie w encyklopedii informacji czy w jakichś publikacjach, oni przez to giną w takiej niepamięci zbiorowej. A ja chciałam pokazać na przykład Marcin Borelowski, w Bochni dwa lata, on był z Krakowa, ze Zwierzyńca Krakowskiego. Wtedy to było takie podkrakowska wieś, Zwierzyniec. Był z zawodu blacharzem i w Bochni robił tą sygnaturkę na kościele świętego Mikołaja, która jest do tej pory. Ponieważ to była dość duża praca, on w Bochni mieszkał w domku parafialnym, który był na ulicy Białej. W tym miejscu dzisiaj stoi oratorium świętej Kingi. Wtedy była tam domek, który był własnością parafii, tak zwana organistówka. I tam też w części tego domku udano mu mieszkanie. Ja tak, ponieważ wrażliwa jestem na to, na miejsce i na ludzi. Jak idę u Cąbiałcem, że tu mieszkał Borelowski. Troszkę wyżej na Bernardyńskiej mieszkał Andrzej Łopacki, też jeden z dowódców oddziału powstańczego. I jeżeli się tak kojarzy miejsca z osobami, z wydarzeniami, tu mieszkali Giebutowscy, Serafińscy przy ulicy Bernardyńskiej również. Co się w tych domach działo, jak wyglądało to pożegnanie tych ludzi, to nieraz bardzo takie dramatyczne, bo nie wiadomo było, czy ci ludzie wrócą, ci młodzi. Tak jak Stefan Giebutowski, matka go żegnała, tam żeglała Paulina Giebutowska, ale syn nie wrócił już. I to są, jeżeli się tak popatrzy na historię, ona jest tak ciekawa, tylko że nie tak globalnie i tylko oficjalnie z tych pierwszych stron. Tylko właśnie tak bardzo, można powiedzieć, detalicznie, szczegółowo. Z ludzkiej strony. Tak, właśnie, tego człowieka zobaczyć w tym wszystkim. Ja chciałam zapytać chwilę o tego Francuza. To był Francuz, który on był nauczycielem fechtunku w Krakowie. Ludzie się pojedynkowali, młody kawaler, to było dobrze, że umiał władać bronią białą. Zresztą było to jakby pewnym wymogiem cywilizacyjnym czy kulturowym w tych czasach. I on był nauczycielem fechtunku. Jakby było powstanie, no to po prostu poszedł, zgromadził tych swoich uczniów, których wyuczył władaniu bronią białą i zgłosił się do oddziałów Apolinarego Kurowskiego w Krakowie. Pod ojcowym, o właśnie. Tak, był też, tutaj jest właśnie Borelowski, ten pierwszy z lewej, z taką bujną brodą. To jest ten, co tą sygnaturkę na kościele. To została taka po nim w Bochni pamiątka, o której się nie pamięta. Ten człowiek był z wykształcenia blacharzem. No jakieś to wykształcenie, no praktyka, jakiegoś mistrza. Ale był bardzo dobrym dowódcą. Zginął w bitwie pod Batorzem, to jest na Lubelszczyźnie. I tam ma bardzo piękny pomnik wystawiony w miejscu, gdzie poległ. W ogóle pamięć o nim to nie jest utrwalona, chyba nie ma ani ulicy, ani nic, tylko ta sygnaturka, co dla mnie, jak na nią patrzę, to myślę o Borelowskim, ale ta wieżyczka na kościele. Ja też mam swojej książki, bo powstańcy to żołnierze, którzy prawda, władali bagnetem. Tym sztucerem belgijskim, ale czasem tylko kozą, różnie to było z tym projektem. Ale tu również Pysza Władysława. On był, pochodził z Bochni, zecer, drukarzem czasu, osadzony, sądzony w procesie przeciw pracownikom redakcji i drukarzy za składanie i drukowanie pieśni patriotycznych. O tak. Ale tam jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że ponieważ obwód bocheński był no tuż za Wisłą, wzdłuż granicy z Królestwem Polskim, więc miał taką specjalną rolę zaplecza dla powstania.
tutaj w Łomnej pod Wiśniczym z inspiracji Leonarda Sarafińskiego chłop Ferdynand Wyrwa też w tym współdziałał. Była fabryka amunicji, odlewano po prostu kule, które były przewożone, przemycane do oddziałów powstańczych. Były też tutaj teren werbunku ochotników do powstania. Był to również teren takiego zaplecza medycznego. Były punkty sanitarne wzdłuż Wisły, przeważnie przy dworach, gdzie przewożonych rannych, no przemycanych, bo nie przewożonych oficjalnie, w tych właśnie punktach sanitarnych dawali pierwszą pomoc, a potem ich rozprowadzano do takich lazaretów. Była bardzo dobrze zorganizowana ta sieć pomocy medycznej. Było też pomoc, no trzeba było jakąś żywność tym ludziom wozić. Też bandaże, jakieś opatrunki. To wszystko było też, były kobiety, które zbierały tak zwany podatek narodowy, bo to była bardzo dobra organizacja Polskiego Państwa Podziemnego. My nie używamy takiego określenia do powstania styczniowego. Polskie Państwo Podziemne kojarzy się nam dopiero z II wojną światową. Ale wtedy faktycznie takie państwa podziemne Polski istniały. I była też cała sprawa propagandy powstania. Były nabożeństwa za ojczyznę, były nabożeństwa za poległych. I na przykład redakcja Czasu, ale też niektóre inne też drukarnie drukowały pieśni patriotyczne. Właśnie wiele z nich co śpiewaliśmy. I rozprowadzano jako takie ulotki. No przeważnie inicjatywa była w dworach tutaj okolicznych. I na przykład jest z Niewiarowa. Boże, ja zapomniałam teraz. Jest taka panna z Niewiarowa, która nawet była przed sądem karnym w Krakowie, stanęła 16 lat czy 17, że rozprowadzała ulotki z pieśnią patriotyczną. Dostała wyrok taki jak gdyby w zawieszeniu więzienia. I także no bardzo wydaje się, że odległość czasu coraz większa, ale się nowe rzeczy odkrywają. Ja na przykład bardzo bogate archiwum w Krakowie, w Archiwum Narodowym jest Sądu Karnego Krakowskiego, gdzie są sprawy przeciwko tym też naszym bogańskim ludziom. I to pozwoliło mi tam ustalić wiele rzeczy. No po prostu skorzystałam z tego. Między innymi, bo też inne źródła historyczne. I tak wydaje mi się, że jeżeli się tak tych ludzi pokaże, tak się przybliży, ile uczniów z gimnazjum poszło. Nawet był taki człowiek z Białego Dunajca, mnie już wiele razy uciekło z głowy, ale ja w każdej chwili mogę otworzyć i znaleźć. I on właśnie mówi, że prawie cała klasa poszła do powstania. I on... Cała klasa poszła do Legionów. A i właśnie, to wszystko się powtórzyło potem. I jeszcze chciałam powiedzieć, że była taka tradycja, mój dziadek, który bardzo żył tą sprawą powstania styczniowego i nam jako dzieciom ciągle o tym mówił. On się urodził prawie 16 lat po powstaniu. Ale to jest tak, jak na przykład w moim dzieciństwie, ja się urodziłam po wojnie, ale ciągle się o tej wojnie mówiło. Bo to była taka rana, jeszcze świeża, że w świadomości tego pokolenia, troszkę pokolenie, które to przeżyło, przekazywało dzieciom, które jeszcze były małe, ale ciągle w tej atmosferze tkwiły. I tak właśnie mój dziadek, który od dzieciństwa był w tej atmosferze powstania, on na przykład pisze w takich swoich wspomnieniach, jak oni przeżywali, w Muzeum Narodowym były te Brodgera, te obrazy oryginalne, rysunki, a nie mówiąc o tym, że reprodukcje prawie w każdym domu były. Śpiewano pieśni powstańcze. To jak w naszym dzieciństwie śpiewało się Czerwone Maki na Monte Cassino, czy jeszcze inne pieśni z czasów II wojny światowej. I to wszystko kształtowało świadomość następnych pokoleń, aż do I wojny światowej. Potem kolejnym, że tak powiem, tematem były legiony. I znowu te legionowe przez cały okres międzywojenny, aż do II wojny światowej. I to wszystko to jest wychowanie patriotyczne. Ja bardzo jestem wdzięczna Państwu za zorganizowanie tego wieczoru.
bo my też mamy obowiązek młode pokolenia kształcić w takiej tradycji patriotycznej. W każdym razie dzisiejszy wieczór, bo tak, ale jeszcze pani to. Pani Annie, no to, to były takie kobiety, które szły, no ona była w ośrodku, wprawdzie tak. I to była jego adiutantka. Były kobiety, które szły do, one właściwie bardziej takie, na przykład z Bochni, to był poszło małżeństwo Tabolskie. I ona nie jest. Nie, nie. Ona z Litwy i żona tego pana Taborskiego nie chciała męża zostawić. Dzieci dali pod opiekę, małe dzieci nieletnie pod opiekę dziadków, a ona poszła z mężem. Ona w obozie no, prała, gotowała, opatrywała rannych, no była taką, wszystko robiła, co powinna robić kobieta. No tak, ale... Ja jeszcze chciałam się pochwalić jedną rzeczą, wszystko, mianowicie do wielu krajów, do wielu miast poszła książka, wysłaliśmy, ludzie prosili, wysłaliśmy tę książkę linki, ale chcę wam się ale chcę się państwu pochwalić, że nawet, dla mnie jest to spory wyznacznik, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych napisała do nas i poprosiła o książki i wysłaliśmy do Stanów Zjednoczonych, do Kongresu, do Biblioteki Kongresu. Tylko, że niestety mam mankamy. Te książki. To nie to rozstaję się. Znaczy jest się ciężko uchwalić, naprawdę. Grubą oprawę czy no, to już jest chyba, no, wydawnictwa, ale, ale ja dałam sobie do interwigatora i za 15 zł to zszył. Jako gospodyni tego domu proponuję ci cenę bonusową, promocyjną, 30 zł. Autografem. Bez autografu mowy nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.